przyjaciele, nazywam się Julita Korgol. Chcę wam powiedzieć o Jezusie, którego znam osobiście. Wiem, jak dziwnie to dla was brzmi, gdy ja usłyszałam Ewangelię, tak jak wy teraz. Też wydało się to wtedy dla mnie trochę dziwne, ale wewnątrz mnie poruszyło się moje serce na słowa prawdy. Macie tutaj taki duży budynek, nazywany Świątynią Opatrzności. A Słowo Boże mówi, że Bóg nie mieszka w świątyniach ludzką ręką wbudowanych, że On mieszka w nas, w tych, którzy Go spotkali, w tych, którzy uwierzyli. I to jest Słowo o mnie. I to może być Słowo o Tobie, jeżeli narodzisz się z Bożego Ducha. Nie ma innej drogi na spotkanie z Jezusem. Nie ma też innej drogi na spotkanie z Bogiem. Jezus to Bóg. Ten, który za nas na krzyżu oddał życie, po to, żebyśmy my mogli żyć przez wiarę w Jezusa i przez wiarę w Jego krzyż. Zwyciężać przez wiarę w Jego zwycięstwo na krzyżu. Niedługo będziecie przygotowywali sobie święta. Ale co wtedy świętujecie? Narodziny małego dziecka? To Bóg, Jezus, dorosły, poszedł na krzyż i tam zwyciężył. To nie jest to malutkie dziecko, które nic nie może. On też nie wisi na tym krzyżu, bo grób jest pusty. Zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Pokonał diabła po to, żeby każdy z nas przez wiarę mógł mieć udział w jego zwycięstwie. Kiedyś tak jak wy teraz, biegłam, szukając pieniędzy, myśląc, że jak zdobędę coraz to lepsze wykształcenie, to coraz lepiej mi się będzie żyło. Skończyłam studia prawnicze, później skończyłam studia podyplomowe. Wyszłam za mąż, mam piękny dom, dwoje dzieci. Myślałam, że im więcej pieniędzy, im więcej zaszczytów z tego świata, tym bardziej będę szczęśliwa. Ale to nie jest prawda, bo gdy zostawałam sama, to wiedziałam, jaką pustkę wewnątrz mnie czuję i wiedziałam, że im więcej mogę mieć, tym wcale nie daje mi to większego szczęścia. Tak jak wy teraz usłyszałam Ewangelię, to co teraz słyszycie, to jest żywa Ewangelia, to jest chrześcijaństwo. Usłyszałam dobrą nowinę o Jezusie, że muszę narodzić się na nowo, a żeby Jego zwycięstwo było moim udziałem, że Bóg tak pokochał świat, że Syna swojego jedynego dał, żeby każdy, kto uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I wewnątrz mnie, w moim sercu, coś się poruszyło. I ja powiedziałam, ja potrzebuję Ciebie, Jezus. Ja potrzebuję Ciebie, bo ja swoimi wysiłkami próbuję zdobyć sobie szczęście, a im bardziej się staram, im bardziej próbuję, tym bardziej mam mizerny efekt, bo choć więcej posiadania na zewnątrz, tym mniej środku, tym mniej szczęścia w środku, tym większa pustka w środku i tym większy lęk tak naprawdę. I to jest też prawda o każdym z was. Jest też powiedziane, że wszyscy zgrzeszyli i nie ma żadnego sprawiedliwego, tylko Jezus był sprawiedliwy. I wszystkich brak chwały Bożej. Nie możemy nic zrobić, ażeby zasłużyć na zbawienie. Nie ma takich uczynków. Nie przez nasze uczynki będziemy zbawieni. Zbawienie możemy uzyskać przez wiarę. Mi się wydawało, że ja jestem dobra, że tacy ludzie jak ja, którzy nikogo nie zabili, nikomu krzywdy nie zrobili, to prostą drogą idą do nieba. Wydawało mi się też, że skoro urodziłam się w kraju, o którym się mówi, że jest chrześcijański, to jestem chrześcijanką, ale nic bardziej mylnego. Ewangelia jest ta sama, dla bogatych i biednych, dla tych, którzy żyją w patologiach i dla tych, którzy mają grube miliony. Jest ta sama Ewangelia, jedyna droga do nieba przez Jezusa. Nie można na nią zasłużyć, nie z uczynków, ale z łaski, czyli z niezasłużonej przychylności Boga dla człowieka jest niebo. Przez wiarę, żeby nikt się nie trudził. Przez wiarę w Jezusa w inny sposób nie wejdziecie do nieba. Teraz wysłyszycie głos mój, teraz do was przybliża się królestwo
I teraz możecie podjąć decyzję o tym, co zrobicie z tym głosem, który słyszycie. To jest głos Boga do człowieka. Bo ja narodziłam się z Bożego Ducha i tak jak mówi Boże Słowo, Duch Święty zamieszkał we mnie i może w każdym z was. I to, o czym wam teraz świadczę, to jest ta sama Ewangelia, którą Jezus głosił wtedy, gdy był tutaj. On żyje, żyje we mnie i żyje w każdej osobie, która narodziła się z Bożego Ducha, tak jak powiedział. Bóg nie mieszka w świątyniach, ludzką ręką wybudowanych. Nie tam, nie w tamtym budynku, ale tutaj, we mnie i w każdym, kto narodził się z Bożego Ducha. Te same słowa wam świadczę, które świadczył Jezus. Tak jak On przybliżyło się do was Królestwo, mówił, tak teraz ja to samo mówię do was. Każdy może się narodzić z Bożego Ducha. Każdy, kto w swoim sercu uwierzy, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy na krzyżu, że zmartwychwstał, że jest żywym Bogiem, że oddał za ciebie swoje życie po to, żebyś ty mógł żyć. Tak samo oddał za mnie, tak samo oddał za ciebie. Różnica pomiędzy nami jest taka, że ja uwierzyłam, że ja w to uwierzyłam. Choć jest powiedziane, że mowa o krzyżu może się wydawać głupotą, to jest głupotą dla tych, którzy nie chcą uwierzyć, a jest mocą i mądrością Bożą dla tych, którzy ją przyjmują. To ta mowa przez moją wiarę zmieniła moje życie. Gdy miałam guzak w piersi, zostałam uzdrowiona, bo każdą chorobę na krzyż poniósł Jezus. Każdą chorobę. Nie ma takiej choroby, która jest większa niż jego krew. Nie ma takiej choroby, która jest większa niż jego krzyż. Każdą chorobę Jezus poniósł na krzyż. Z każdej choroby możesz być uzdrowiony. Może nie możesz mieć dzieci, a może masz jakąś przewlekłą chorobę. Możesz podejść, położę na ciebie ręce, będziesz zdrowy. Położyłam ręce na kobietę, która nie mogła mieć dzieci. Niedługo urodzi dziecko. Położyłam ręce na kobietę, która miała guza na ręce. Guz zniknął. O takim Bogu wam mówię. O Bogu, który jest Bogiem mocy. O Bogu, z którym każdego dnia mam relacje. To jest dobry Bóg. To jest dobry tata. On nie zsyła na ciebie ani chorób, ani nieszczęść. Ale tak jak jest Bóg, tak jest i diabeł. Na tej ziemi możesz chodzić za rękę albo z Bogiem, albo z diabłem. Tutaj podejmujesz decyzję. Tutaj na ziemi. Teraz, kiedy słyszysz ten głos, dokonujesz wyboru. Czy wzbudza to w tobie szyderczy uśmiech? Czy odpowiadasz na to, gdy Duch Święty przekonuje cię o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie? Teraz jest moment na decyzję. Decydujesz o swoim życiu. O swoim życiu. O tym, czy uwierzysz w krzyż Jezusa, w Jego ofiarę na krzyżu. To jest wyraz miłości Boga do człowieka. Nie ma większej miłości. Krzyż to nie jest to, co masz na szyi, albo to, co powiesiłeś w domu, to nie jest krzyż. Krzyż to miejsce, gdzie Jezus pokonał diabła z miłości do człowieka. Oddał swoje życie. Ja dokonałam mądrego wyboru. Gdy mnie Duch Święty przekonał o grzechu sprawiedliwości i o sądzie w moim życiu, o tym, że największym moim błędem, największym moim grzechem jest to, że siebie postawiłam w miejscu Boga, że żyję bez Boga, to ja mu powiedziałam: tak, potrzebuję ciebie, bo dotąd żyłam bez ciebie. I zaprosiłam go do mojego życia. Każdy z was może podjąć taką decyzję. Mądrze musicie zdecydować. Możecie wybrać życie, żeby żyć. Teraz przed wami jest błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierzcie życie, a będziecie żyć.